Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <specchio> papam Duch Święty a Eucharystia. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 13 września 1989 roku. Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Słowa te ukazują szczególną więź pomiędzy Duchem Świętym a chrztem. W poprzedniej katechezie, wychodząc od chrztu pokuty, którego udzielał Jan nad Jordanem, zapowiadając przyjście Chrystusa. Zbliżyliśmy się do tego, który będzie chrzcił ogniem i duchem świętym. Zbliżyliśmy się do owego jedynego chrztu, którym on sam, Chrystus, miał być ochrzczony. Ten chrzest oznacza krzyżową ofiarę, którą Chrystus sam złożył przez ducha wiecznego i w mocy której stał się ostatnim Adamem. Jako ostatni Adam stał się zaś wedle słów Pawłowych duchem ożywiającym. Ducha, który daje życie, Chrystus dał apostołom w dniu swego zmartwychwstania, a z kolei w uroczystość pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Między paschalną ofiarą Chrystusa a zesłaniem Ducha Świętego istnieje więc rzeczywiste powiązanie. Skoro zaś zbawcza ofiara Chrystusa odnawia się w sposób mistyczny w Eucharystii, nie trudno stwierdzić, że także ten sakrament. Wiąże się głęboko z darem Ducha Świętego. Kształtując Kościół przez swoje przyjście w dniu pięćdziesiątnicy, Duch Święty zarazem konstytuuje ten Kościół poprzez Eucharystię. Orientuje go ku Eucharystii. Jezus powiedział w jednej ze swych przypowieści: Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Eucharystia stanowi sakramentalną antycypację. Niejako przed smak tej eucharystycznej uczty, która jest nazwana w apokalipsie ucztą baranka. Równocześnie zaś baranek, który zgładził grzechy świata Odkupiciel jest oblubieńcem wiecznych zaślubin z Kościołem przyszłej chwały. W kościele, który rodzi się ze chrztu pięćdziesiątnicy, gdy apostołowie, a wraz z nimi wszyscy uczniowie i wyznawcy Chrystusa zostają ochrzczeni Duchem Świętym. Eucharystia jest i pozostaje do końca czasów sakramentem ciała i krwi Chrystusa. Jest to krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Krew wylana za wielu, na odpuszczenie grzechów. Krew, która oczyszcza sumienia z martwych uczynków. Krew przymierza. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, mówi Chrystus przy ustanowieniu Eucharystii. A z kolei poleca apostołom: czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. W Eucharystii, za każdym razem, odnawia się, czyli na nowo urzeczywistnia, ta ofiara ciała i krwi, jaką Chrystus jeden raz złożył Ojcu na krzyżu dla odkupienia świata. W ofierze syna człowieczego, czytamy w encyklice Dominum et vivificantem, Duch Święty jest obecny i działa. Chrystus sam w swoim człowieczeństwie otworzył się bez reszty na to działanie, które z cierpienia wyprowadza zbawczą miłość. Eucharystia jest sakramentem tej odkupieńczej miłości, która wiąże się ściśle z obecnością i działaniem Ducha Świętego. Wypada w tym punkcie odwołać się do słów, jakie Chrystus wypowiedział, zapowiadając ustanowienie Eucharystii. Było to w pobliżu Kafarnaum po cudownym rozmnożeniu chleba. Wielu pośród słuchających, mowa Chrystusa o pożywaniu Jego ciała i piciu krwi wydała się trudna. Podejmując tę trudność, Jezus mówi: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Jest to wyraźna aluzja do przyszłego w niebo wstąpienia. I tu właśnie następują słowa o Duchu Świętym, które dopiero po w niebowstąpieniu miały nabrać pełnego znaczenia. Chrystus mówi: Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Słowa eucharystycznej zapowiedzi słuchacze rozumieli w sposób cielesny. Tymczasem słowa te. Mogą być wypełnione właściwą treścią tylko za sprawą ducha, który daje życie. W Eucharystii Chrystus daje nam swe ciało i krew jako pokarm i napój pod postacią chleba i wina, jak podczas ostatniej wieczerzy, uczty paschalnej. Tylko w mocy ducha, który daje życie, pokarm i napój eucharystyczny mogą sprawować w nas komunie, czyli zbawcze zjednoczenie z Chrystusem, ukrzyżowanym i uwielbionym. Znamiennym następstwem Pięćdziesiątnicy jest to, że od pierwszych dni po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie oraz ich zwolennicy, nawróceni i ochrzczeni, trwali w łamaniu chleba i w modlitwach, jak gdyby sam Duch Święty zwrócił ich ku Eucharystii. W encyklice Dominum et Vivificantem powiedziałem, że Kościół kierowany przez Ducha Świętego od początku wyrażał i potwierdzał siebie poprzez Eucharystię. Kościół pierwotny był wspólnotą żyjącą według nauczania apostołów, ożywianą przez Ducha Świętego, który udzielał wierzącym swego światła, żeby mogli zrozumieć słowo i skupiał w komunii miłości wokół Eucharystii. W ten sposób Kościół rósł i ogarniał coraz większe rzesze wiernych, których ożywiały jeden duch i jedno serce. W cytowanej powyżej encyklice czytamy: że za pośrednictwem Eucharystii osoby i wspólnoty, pod działaniem parakleta pocieszyciela, uczą się odnajdywać boski sens swego ludzkiego życia. Znaczy to, że odnajdują wartość życia duchowego, urzeczywistniając w sobie obraz Boga, Trójcy, przedstawiany w Księgach Nowego Testamentu, a zwłaszcza w listach Pawłowych, jako Alfa i Omega naszego życia, a więc jako zasada. Zgodnie z którą człowiek zostaje stworzony i ukształtowany, a zarazem jako ostateczny cel, do którego człowiek dąży i zmierza wedle zamysłów i woli ojca, zasada i cel odzwierciedlone w synu, słowie i duchu, miłości. Tę piękną i głęboką interpretację, tradycja patrystyczna, ujęta i przedstawiona w kategoriach teologicznych przez św. Tomasza, Dała kluczowej zasadzie chrześcijańskiej duchowości i antropologii, wyrażonej w liście do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w Was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w Waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, Wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Chrystus daje nam tę pełnię Bożą za pośrednictwem Ducha Świętego. W ten sposób chrześcijanie. Napełnieni boskim życiem, wchodzą jako żywe członki do pełni ciała Chrystusa, którym jest Kościół. A poprzez Kościół do nowego świata, który się stale buduje. Pośrodku Kościoła i nowego świata stoi Eucharystia, a w niej Chrystus, który działa w ludziach i w całym świecie za pośrednictwem Ducha Świętego.